W 9 dniu naszej nowenny chcemy zobaczyć na ostatnie chwile matki. Jej całe życie było naznaczone różnymi chorobami i cierpieniem. Zawsze przyjmowała te trudności z ufnością w Bożą opiekę i że jemu nic nie wymyka się z rąk, a tym bardziej jej życie. Wobec bezmiaru Bożego miłosierdzia Franciszka pragnęła odpowiadać swoją miłością na Bożą miłość. Uczyła tego siostry, szczególnie podkreślając to pod koniec swojego życia. W jednej z ostatnich konferencji pisała: miłości, miłości, siostry moje, Nazaret i niemiłość nie mogą mieć nic wspólnego ze sobą. Z Nazaretu wyszło słowo wcielone, wyszła miłość na świat cały, a więc w nas, w dzieciach Najświętszej Rodziny, miłość musi kwitnąć i panować. 21 listopada 1902 roku na łożu śmierci żegnała siostrę słowami: miłość, 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 wypowiedzianymi w kilku językach. To jej testament, który zostawiła nie tylko Nazaretankom. W ostatniej chwili życia pokazała, co było dla niej najważniejsze, co chce, byśmy zapamiętali z jej życia. A więc... Die Liebe. Love, amor, caritas, ai, amor, agapi, amare. Dzisiaj swoją modlitwą chcemy objąć siostry Nazaretanki, duchowe córki błogosławionej Matki Marii od Pana Jezusa, dobrego pasterza. Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica, błogosławiona Maria od Pana Jezusa, dobrego pasterza. Naśladując życie i cnotę Najświętszej Rodziny z Nazaretu, udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej stawiennictwem, do większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.